Popatrz na tego Turka. Niezły bigos, co? Wiesz co, właśnie z tym bigosem, tu w ogóle nie ma takiego przepisu. O? Nie, no jest bigosek rakowy. No z jarząbka. Kapłoni. Karpiowy. Holenderski. Bigosek z ryb, jakich chcesz. Bigosek z ryb. Przecież to jest profanacja jakaś. Ale w bigosku czego brakuje? Kapusty nie ma. Czekaj, bigosek karpiowy. Co to jest? A gdzie jest bigos? A gdzie deptanie kapusty? No. Nie no, spokojnie. Kapustę deptano, chociaż dawniej często kiszono całe główki albo połówki główek. Tyle tylko, że to jest staropolski bigos. A staropolski to przecież nie znaczy z czasów Gierka. Staropolski to znaczy sprzed rozbiorów. Stąd i bigos to było co innego. Siekane mięso, siekane ryby albo siekane raki, przyrządzane tak jak wtedy lubiono. Na kwaśno i ostro. Dodanie do mięsa kiszonej kapusty to już naśladownictwo. Taki bigos wydawał się ludziom czymś nowym. I początkowo nazywano go nawet bigosem z kapustą. To co znamy dzisiaj i co dzisiaj jest uważane za wizytówkę kuchni polskiej, a nawet staropolskiej, tak naprawdę wcale nie musiało być znane w przeszłości. Dzień dobry. Drogi Mimie, takie mamy pytanie, czy Mim jada po staropolsku? Jada. Dobre jest staropolskie jedzenie? A co szczególnie? Ale że ryba? Czy dziczyzna? Dziczyzna tak, ryba nie. Ryba nie? Chyba, że rybka pod wiadomo co, ale to nieważne. Dzięki bardzo. Zobacz! Siewinka! Wieprzowina! Prawdziwa! Dzień dobry! Halo! Dzień dobry, wieprzowino! Chcielibyśmy zapytać świnkę, jeżeli to możliwe. Czy świnie jadano w kuchni staropolskiej? Nie. Nie. Jadano, pani całe mówi. Całe świneczki się już na stół kładło. Tak pani mówi. No jasne. W staropolskiej kuchni, tak? Staropolskiej. Czyli byśmy mogli zjeść tego wieprzka? On za duży. Za duży. Malutki powinien być. A co jeszcze w kuchni staropolskiej pani by skojarzyła? No bigos chyba. Aha. Obżartuchy to byli. Nareszcie ktoś z naszych czasów. Wuju! Witajcie, wuju! Naprawdę, tak się cieszymy. Tyleśmy wuja szukali. A ja 300 lat tutaj już jestem i czekam. Ola Boga! Tak, 300 nie, lat? Nie wiedzieliście, gdzie szukać. Ale na tak, szczęście wuja znaleźliśmy. Wuju, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z ludźmi o kuchni staropolskiej. Aha. Chcielibyśmy wiedzieć, czym jest staropolski smak. Wuj wie to na pewno. Goloneczka, żebereczka, nic więcej. Tak od 300 lat wuj na tej diecie? Pewnie, że tak. I tak wyglądam, jak wyglądam. Jadano wszystko w staropolszczyźnie? Tylko, że no kurczę, kiedyś to było zupełnie tak, jak słyszałem, to oni jedli zepsute mięso. Zepsute mięso? Tak, stąd te przyprawy były. O! Dokładnie. Żeby to zatuszować? No nie. Widzę, że naprawdę wuj jest z epoki. Awe, mistrzu, co przeglądasz? Książkę przeglądam. Te wszystkie przepisy wyglądają naprawdę świetnie. Zagraniczne. W domu gotując uważamy, że zagraniczne jest lepsze. Mhm. No tak, no bo ile można o bigosie, pierogach i... schabowym. A może, Robert, zrób danie, które jest symbolem wspaniałej staropolskiej kuchni, czyli kulinarny symbol Rzeczpospolitej, szczupak po polsku. Lekcja pokazowa, poprowadzi ją oczywiście szef kuchni restauracji Tamka 43, Robert Trzupek. Agatka ma przepis. Czytam ci. Dobrze. Szczupaka oczosawszy, narysowawszy i w dzwona posiekszy, nasolić na godzinę albo dwie. Z garść grochu, kilka cybul i kilka korzeni pietruszki, także z kilka grzanek białego chleba uważywszy, to wszystko przez sito przecierać, jajec wbić, rozprawić go winem, pieprzem, imbierem, muszkatowym kwiatem i szafranem zaprawiwszy, przyważyć, przydać cukru i masła, a szczupaka z soli opłukawszy, uważ w tym wszystkim. Pięknie.
Zastanawiam się, czy to będzie pasowało, szczupak, a do tego takie konkrety: gałka muszkatołowa, czarny pieprz i jeszcze świeży imbir. To są główne składniki, które się charakteryzują z kuchni staropolskiej. Bardzo piekące, aromatyczne, tak się gotowało. Zaczynamy nasz przepis. Cebula, pietruszka. To są rzeczy, które trzeba najpierw pokroić, zalać winem, dodać przyprawy korzenne i gotować. W kostkę? Tak. A ja się zajmę rybą. Oczyszczę ją, pokroję w dzwonka, zasolę, przygotuję do sosu. No, najtrudniejsze wziąłeś na siebie. Zabrać ci te obierzyny? Tak, poproszę, dziękuję. Proszę. Do rondla, cebula, pietruszka i masło trzeba usmażyć, aż będzie miękkie. Dobra. Po czym dodamy wszystkie inne rzeczy. W porządku. Zaczynamy od masła. Od masła, tak. Sporo? Sporo. Jedną łyżkę. A ja kroję rybę. I pietruszka idzie tak samo. Uwaga, połowa. Robercie, mam już cebulę z pietruszką. Co do tego? Do tego. Groch, dwie łyżki grochu. Raz i dwa. Pieczywo. Suche? No, grzanki. Wino. Ile? Wszystko. Teraz jedna szczypta szafranu. Jest szczypta szafranu, szef. Dobra, spieniła się jak szalona. Sześć ziarenek pieprzu czarnego. Sześć? Sześć. Raz. Dobra. I co, jadę z gałą? Gałka. Dużo? A wiecie, że gałka jest halucynogenna? Dużo. Tyle dużo. Gałeczka raz. O. Ginger. Też sporo? Tak jest. Korzenie, gorąco. Imbir lubimy. Szczególnie teraz, zimą. Groch, mam wrażenie, już mięciutki. Świetnie. O. To teraz zostało nam zmiksować sos. Moja ulubiona żyrafa. No. No. Nie bój się. Biorę to wszystko na siebie. No. O. Zobacz. Sos jest gładziuchny. Wiesz, to bardzo gorące, więc ci nie tylko soli nie ma. Ma nie mieć. Będzie mieć na samym końcu. Aha. O. Teraz ostatni etap naszego dania. Ryba. Wrzucamy do sosu. I on w nim dojdzie. Oczywiście. Postawisz to jeszcze na gaz? Teraz by trzeba było pogotować około 10 minut. A masła nie dodać? Nie, na samym końcu. Ja bym ciągle maślił. Stawiam na ogień. I sosem otulam. Po 10 minutach mam wrażenie, że rybka zdecydowanie doszła. A jajka? Jajca po wyłożeniu ryby. Wykładamy ładnie rybę. Patrz, nic się nie rozpadło. No, prawie. Teraz trzeba dodać jajka. Pięknie. Raz. I jeszcze jedno. I dwa. Wystarczy. I koniec? Dlaczego na koniec dopiero te jajka? Ponieważ nie chcemy, żeby się zrobiła jajecznica. Chodzi o to, żeby jajka zagęściły sos. Musimy tylko doprawić sos. Soli sporo, bo próbowałem kompletnie niesłone, no. Dobra. Oto chwila prawdy naszego szczupaka po polsku. Proszę bardzo. Ty wiesz, że to jest nawet ładne w konsystencji. Całkiem nieźle nam się zmiksowało. Powiedziałbym, szlagierowe danie. I clue tego szlagieru, czyli dwa dzwona. Dwa dzwona i nasza niepowtarzalna bomba witaminowa, zielona, w roli głównej rukiew wodna. Jak ktoś nie ma rukwi, to rozumiem, nawet kiełki mogą tu się nadać, co? Bardzo zbliżona smakowo jest rukola. Mhm. Arcydzieło staropolskiej kuchni. Szczupak po polsku. Agatka, próbujesz? Ty próbujesz. Ty próbujesz. Nie ty. Ależ ty. A nie, drocznie. Ależ moja miła. O, nie śmiałbym się. Już. Spójrz. Oto sypialnia Marysieńki. No i plafon. Jakże okazały. To jest moja droga wiosna. Piękne, co? Tak. Zobacz. Jaka piękna toaletka. Fantastyczna.
Jakie puzdra złocone. To na kosmetyki. Inkrustowane masą perłową. Popatrz, jaka piękna kołderka. Tak, to prezent dla Marysieńki od małżonka. Urocze. Bo łóżeczko to maleńkie, nie mogła się Marysieńka na nim wylegiwać. Zresztą nie miała na to czasu, mając kilkanaścioro dzieci i ciągłe uczty. Ciekawe, czy zapraszali zagranicznych gości i czy im smakowało nasze jedzenie. No pewnie, że zapraszali, chociaż z tym smakiem było różnie. Narzekano, że potrawy są zbyt intensywnie przyprawione, że mięso za twarde. No i nie wszystkim smakował polski alkohol. Alkohol też nie smakował. No ciekawe, czy im w ogóle cokolwiek smakowało. Smakowało. Mięso z jelenia było pyszne, bobrowe ogony smakowały, no i polskie owoce, jabłka, gruszki, pigwa, wiśnie, no i naturalnie wety. Oto ryba, łosoś bałtycki. Aha. Z tego będzie nasze danie. Aha. Będzie to łosoś z galaretką wasabi, z kurzem z zielonej herbaty. Z kurzem, lubisz? I z marynowanym ogórkiem. Ej, to kurz taki jak z podłogi? No troszeczkę inny. Jadalny w każdym razie, no. Agata by się chętnie na pewno zajęła porcjowaniem tej rybki. Dobrze. Rybkę zostawmy mnie. Dobrze. A was bym poprosił, abyście przygotowali wszystkie składniki na galaretkę wasabi i zamarynowali ogórka. Prosimy o instrukcję. Trzeba obrać ogórka. Mhm. O, to ja. Zatrzymać skórkę. Aha. Zmieszać się z jogurtem, mhm, wasabi, sokiem z cytryny i solą. A po co zachowujemy skórę, powiedz? Ponieważ daje nam dobry kolor galaretce. Jak zwykle, jak w każdym odcinku, dekapitacja. Ale nie odcinasz głowy. Jak filetujesz rybę, to masz punkt odniesienia i jest łatwiej tobie zacząć. Jak urywa ci się głowa, to tak jakbyś zgubił największy balast i wtedy łosoś ci po prostu chodzi na całej desce. Lata. Tak. Teraz będziemy musieli zamarynować ten filet. Cały płat? No dobra. Marynujemy go na około godzinę czasu, w zależności od wielkości fileta. Proporcja jest tak naprawdę identyczna soli i cukru. Sól i cukier jest po to, żeby odciągnąć wodę z naszego filetu. Możemy teraz zauważyć, że zaczyna z niego wydobywać się sok, tak. Byśmy go nie zamarynowali, on by po prostu nam się rozwalił, ponieważ łosoś ma to do siebie, że ma dosyć dużo tłuszczu. To co? Co z ogórkiem może powiedzieć? Z ogórkiem? Wlać jogurt naturalny, wycisnąć trochę wasabi. Całość? Całość. Prosimy uprzejmie. Wasabi. Ścisk. Ścisk. I wystarczy. Cała skórka, sok z cytryny, sól. Pomiętowy ją trochę, prawda? Będzie wtedy łatwiej z niej sok wycisnąć. I na pewno będzie go więcej. Cytryna jest pomiętolona. Pół cytryny wyciskamy? Pół cytryny. Przez palce damy. Tak jest. Żeby wszystkie pestki zostały w dłoni. Oho. Uwaga. Chowaj się, duszko. Obronię cię. Ogórek nie wpływa zbytnio na smak, daje kolor. Dominuje wasabi na pewno. I chlust. A teraz cały sok należy wycisnąć, aby ogórek został w sicie. Dobra. No. Staram się. Ależ ci to idzie doskonale. Jestem krzepka i silna. Sok ten musi wylądować w rondlu. Trzeba dodać żelatynę. Żelatyna się rozpuszcza w 34 stopniach. Aha. Więc trzeba delikatnie podgrzać całą miksturę. A widzisz, już bez wody. Bez wody. Lejemy do rondla. Lejemy do rondla. Dajemy żelatynę i musimy tylko i wyłącznie podgrzać. Nie wolno tego zagotować. Jak zagotujemy, nie będzie zielone, będzie szare. A my mamy następny krok naszego dania. Kurz zielonej herbaty. Maltodekstryna, czyli węglowodan z tapioki. W Ameryce Południowej zastępuje ziemniaka. Aha. Jest to korzeń roślinny, który się nazywa maniok. Maltodekstrynę można tylko i wyłącznie kupić za pośrednictwem internetu w specjalistycznych sklepach. Aha. Jednak zieloną herbatę można jak najbardziej kupić w sklepach z rzeczami azjatyckimi. Mieszam. Ja ci dodam trochę herbaty. I oczywiście, jeśli nie będzie można dostać maltodekstryny, można skomponować to inaczej. Dodać mniejszą zawartość zielonej herbaty. Dlatego używamy maltodekstrynę i herbatę.
ponieważ herbata jest dosyć intensywna, a sama w sobie maltodekstryna nie ma smaku. Szef, galaretka rozpuszczona. Świetnie. Wymieszałam. Teraz trzeba ją włożyć do lodówki i poczekać, a stężeje. Mamy gotowy kurz. Teraz musimy zamarynować ogórka. Należy pokroić w takie kawałki, aby się dobrze prezentował na talerzu. Marynujemy je w soli. Żeby też puściły wodę. Tak. Staną się wtedy kapkę bardziej jędrne. I tak ogórki zostawiamy na pół godziny. No. Po czym marynujemy je w gastriku. Gastrik. Każdy wie, co to gastrik. Gastrik. Tak. Jest to syrop. 100 gram cukru, 100 gram octu białego winnego. Zagotowujemy. Fajna konsystencja, taki zupełny syrop. I jest gotowe. I to jest dobre w smaku. Oczywiście, że tak. Jest to cukier i ocet. Mhm. Intensywne, fajne. Dlatego też solimy ogórka, żeby się pozbyć trochę wody. Żeby i żeby dać, i żeby dać mu smak. Aha. Oczywiście chodzi nam o to, aby ogórek był nadal chrupki, więc nie możemy jego przechowywać zbyt długo w tym gastriku. Mhm. Aha. Tak naprawdę jest to 6-8 godzin, nie więcej. Jeśli zostawimy go dłużej, on się po prostu zacznie kurczyć, bo z niego zacznie woda odchodzić. I to już jest tak naprawdę ostatnia składowa naszego dania. I tutaj łosoś zamarynowany. Oczywiście tego łososia trzeba umyć. Zapakować hermetycznie w taki oto worek. Gotujemy tego łososia w 42 stopniach, minimum 12 minut. Dobra. Czyli sous vide znowu. Czyli sous vide, moja ulubiona technika. Jest to dosyć precyzyjne gotowanie, które ułatwia nam pracę. Jest to porcja degustacyjna naszego dania. Jest to łosoś, który był wcześniej zamarynowany, gotowany w 42 stopniach przez 12 minut. Posypaliśmy tylko solą. Teraz zaczynamy dekorować nasze danie. Najpierw idziemy z kurzem. Hojnie! Oczywiście. Następnie dajemy ogórka. Mhm. Galaretkę. Ależ, jakie to wszystko spójne kolorystycznie. Łosoś. I na koniec nasze dzikie zioło. Czyli gwiazdnica pospolita. O, pycha. Gwiazdnica? Gwiazdnica. I to jest polskie zioło? Oczywiście. Ostra. Orzeźwiająca. Tak, gwiazdnica, kurz, naturalnie, oczywiście. Bardzo to jest ładne. Rzeczywiście tutaj mamy i Polskę, i trochę Orientu. Bardzo pięknie uspójnione. Gdyby nie gwiazdnica, zrobiłabym to sobie jutro. Szczególnie, że masz trochę kurzu w domu, tak, z tego co widziałem. Kurzu, tak, zawsze u mnie pod dostatnią. No to bardzo fajne. Do naszego deseru potrzebne będą gruszki, mąka, białe wino, masło, twaróg, cynamon z anyżem. O! Ciasto na pierogi. Czyli co? Mąka, woda? I jajko. I filigranowy wałeczek. O, malutki, specjalnie dla ciebie. A czy ja go Abu niosę? Jest wersja light. A cóż to? To jest gromnica. Profesjonalny wałek cukierniczy. No to, Agata. Dobra, raz, dwa, trzy. To ja z tego robię swój? Tak. A w tym czasie może Paweł zajmie się gruszkami. Trzeba zrobić polewkę z gruszki. O. Jak ci idzie z wałkiem? Niewdzięczne to zadanie. Kroimy na pół, wyciągamy gniazdo. W porządku. Pięknie. Ciasto jeszcze jest gotowe. Teraz świetne. Tym kołem wycinam kształty. Oczywiście, ale... No i co? Ola Boga i źle. A to całe dookoła jest na zmarnowanie. No właśnie, i szkoda twojej pracy. No, jaka ja jestem. Będziesz wałkowała drugi raz. Bezmyślna, no trudno, już niech mam za swoje. Ale drobniej. Zrobię dla każdego z nas. I będą przysmażyć kuszy na maśle. Masło. Nie wykroimy. Dodając wina i sproszkowanego cynamonu i anyżu. Dobra. Nasz twaróg. No o. Z odrobiną kwaśnej śmietany. Gruszki rumiane, czego im trzeba? Potrzeba im pięknego cynamonu i anyżu. Trzeba to lekko przyprażyć. Po czym dodajemy białe wino. Odurzam się. I... Bardzo kształtny, taki ładny chłopczyk jest.
Paweł. O mnie mówisz, przepraszam? Nie! Także mi przykro. No, jak mi przykro. No. Oto moja polewka. Uważaj, może pryskać. Biorę to na siebie. Nie, jest dobrze. Polewka gotowa. Super to wygląda. Wspaniale móc pobrać lekcję dobrego gotowania od Roberta Trzupka, szefa kuchni restauracji Tamka 43. Te gruszki super. Jest doskonale. Zazdrośćcie nam teraz. O. No. Czyżby to kulinarny symbol Rzeczpospolitej? Oczywiście, jest to szczupak po polsku. Na ucztę przygotowałem również troć i gąszcz z gruszek z pierożkami. Dziękujemy, mistrzu. Wspaniale, ale moi drodzy, to co, czy to jest właściwie uczta postna, czy poza postem jesteśmy, bo jest nad wyraz dostatnio. To według staropolskich pojęć to nie jest uczta postna. Jeżeli jest gdzieś masło, jajka, a pewnie są w cieście, to już nie jest uczta postna, bo w Polsce post był o wiele surowszy nawet niż w innych krajach katolickich. Powiedział profesor Jarosław Dumanowski. Jest z nami oczywiście Ela Grygiel, Muzeum Pałac w Wilanowie. Moi drodzy, a zatem wspaniale się z wami widzieć po raz kolejny. Agatko, profesorze. No dobrze. Powiedzieliśmy sobie, że oto szczupak po polsku jest daniem, które przekroczyło granice Rzeczypospolitej i było bardzo popularne i bardzo poważone w całej Europie. Dlaczego, jak sądzicie? Może było smaczne? Jak wszystko w polskiej kuchni, chwileczkę. Ale bardziej popularny niż inne dania. Tak, znaczy nie jesteśmy pewni dlaczego, ale od XV wieku przepis na szczupaka po polsku jest obecny w książkach kucharskich, w przepisach za granicą. Dobrze, jakie jeszcze ryby moglibyśmy wymienić? Te, które z pewnością na takim okazałym stole w pałacu w Wilanowie mogły się pojawiać. No na pewno karpie i koniecznie też łososie, a właściwie no trocie. Ale mieliśmy też jesiotry, ininogi i ślimaki. W Compendium Ferculorum jest więcej przepisów na ślimaki niż na potrawy z wieprzowiny. I ślimaki też są jako ryby. A i zresztą Unia Europejska aktualnie znów powróciła do takiej klasyfikacji z tego, co wiemy. Zauważcie, jaka była hierarchia bytów żywieniowych, że popularniejszy i częściej spożywany był ślimak niż wieprzowina. Prawda, Jarku, że najwyżej ceniono to, co było dzikie, co latało wysoko, najbliżej Pana w niebie, prawda? Ortolany, taka dzikie tendencja. Ptaki, ortolany na przykład, które bardzo wysoko latają. Tak, małe ptaszki, które wysoko fruwają, czy owoce, które wysoko wiszą, a jakieś tam, nie wiem, no coś, co w ziemi jest czosnek, to już coś, rzepa. To nic szczególnego. Stąd być może taka mała popularność warzyw. No, jest to nasza trzecia wspólna uczta i za żadnym razem nie mieliśmy do czynienia z żadną surweczką na przykład, prawda? Ale tych warzyw w sumie było sporo, no bo pomyślmy o tym poście, prawda? No to nie tylko ryby, to są też warzywa. A my dzisiaj w pewnym sensie mamy mało warzyw, to znaczy mało gatunków warzyw, tak? Marchew, no ziemniaki i potem kilka gatunków. A kiedyś tych rzep, topinamburów, co tam jeszcze? Kucmerek, pasternaków, skorzoner, salsefi. Było bardzo dużo. O właśnie, portulaki piękne. No, pierożki fantastyczne. Mam nadzieję, że goście z zagranicy również cenili je dość mocno. Nie wiem, czy akurat pierożki, ale polskie słodycze, desery były słynne, bo zachowały taką bardzo długo charakterystyczną cechę. Łączyły słodycz z ostrym smakiem egzotycznych przypraw. Imbieru, sypano. Imbiru, goździków, cynamonu. Mhm. Tym staropolskim cukierkiem kończymy kolejną ucztę kuchni staropolskiej. Dziękujemy, że byliście z nami i wierzymy, że spotkamy się jeszcze przy tym pięknym stole. Elu, Jarku, Agato? Ja chciałem pierogiem to was wznosić. Do zobaczenia. No to biało-czerwone.